Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Minęła 9:15, czas na temat dla reportera w studiu Jarek Adamek. Dzień dobry, witam w poniedziałek. Dzień dobry, witamy bardzo pięknie w poniedziałek. 23 stycznia rozpoczyna się ostatni tydzień pierwszego półrocza roku szkolnego. Także macie dzieci w szkołach, to jeszcze w tym tygodniu je będziecie mieli w szkole, a od przyszłego tygodnia w domu. Odbieramy pierwszy telefon. Dzień dobry. Nie mam. 65 529 5529. Zapraszam bardzo serdecznie Ktoś do tego. Ktoś próbuje się dodzwonić do nas już przed tematem. Próbował się dodzwonić, ale to głuchy telefon. No, ale sprawdźmy teraz. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Jarku, dzwonię z Wilkowic. Ulica Boczna i Konwaliowa, narożnik, krzyżówka. Tam lampa się nie świeci chyba 2 miesiące. Ciemno na takim dłuższym odcinku jest. Bym prosił o interwencję. To Boczna, pierwsza sprawa. Konwaliowa. Dobra. A w Wilkowicach Lipowa. Ja już kiedyś dzwoniłem w sprawie tego przejścia. Tam takie jest te główne, co się z ścieżką rowerową przejeżdża na drugą stronę. Mhm. Tam jest tak ciemno wieczorem, że to jest nieporozumienie. Tam jak się przechodzi wieczorem, to trzeba naprawdę obawiać, żeby ktoś kogoś nie potrącił. Dobra, Lipowa, Wilkowica. No, pan mówił mi wtedy, że oni od nowego roku przychodzą na podpowiatówkę, także... Droga tak, tylko nie wiem, czy oświetlenie. To muszę sprawdzić. No właśnie, tam te przejście główne naprawdę... Tam jakby nie było, rowery śmigają też wieczorem przecież... Krok od tragedii może być nawet. Tak, a nie wszyscy rowerzyści używają świateł. Niektórzy są tacy ninja. Dziękujemy bardzo. Dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiamy. 65 529 5529. Co tam jeszcze państwu w ten szarobury weekend ciekawego się przydarzyło? Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu. Mariusz Wolny, dzwonię, no znaczy reprezentuję SPO MPZ w Lesznie i chciałbym taki jakby skierować apel do mieszkańców Leszna, bo przystąpiliśmy do akcji razem z naszym Krajowym Związkiem Rewizyjnym w Warszawie. Mhm. Odnośnie jest to apel do posłów Prawa i Sprawiedliwości o zamrożenie cen gazu dla polskich piekarni. O. I jak wygląda ta akcja? Zbieramy podpisy na naszej piekarni na Dąbrowskiego, a także w naszych sklepach PZS-owskich na terenie Leszna. Także każdy z mieszkańców Leszna może przyjść i podpisać się pod tym protestem, bo to już jest organizowana jakby ogólnopolska akcja w formie protestu. Mhm. Czyli zbieracie podpisy pod jakimś apelem do parlamentarzystów i do rządu. Tak, jak najbardziej. I te podpisy będą złożone w Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i tam po prostu jakby będziemy walczyć de facto z tą ustawą, która była dla nas teraz niekorzystna i Sejm jej nie przyjął. I gaz po prostu został dla tych średnich firm zamrożony. Będziemy po prostu walczyć o zamrożenie tych cen gazu, tak? A mocno poszły ceny dla piekarni w górę? No oczywiście. Przez rok to jest ponad 70%. Mhm. I stąd ten taki drogi chleb. Tak, ale no mówię, my na jakości nie schodzimy, ale no przy takich cenach gazu także prąd. Prąd też od nowego roku, no niestety to jest ponad 50%, jeśli chodzi o dystrybucję, także no próbujemy po prostu nie podwyższać cen, ale no się nie jest jak jest. Swego czasu był taki temat, człowiek rzeczywiście dzwonił, nawet taką cenę, jakąś 7 zł powiedział za bochenek, to mnie już aż przeraziło. Dobrze, czyli tak, piekarnia na Dąbrowskiego, tak? I pozostałe nasze sklepy na terenie Leszna. I sklepy z Połem. Czyli na ulicy Lubuskiej,
na Opalińskich, na 55. Pułku Piechoty, no i Jagiellońska oczywiście. Dobrze, i tam w jakieś normalnie w godzinach otwarcia sklepu? Tak, do 14 byśmy prosili, gdyby ktoś był chętny, to jak najbardziej imię, nazwisko, podpis. Wszystko zgodnie z RODO, także te wszystkie będą zasady RODO zachowane, tak? Okay. Zbieranie tych podpisów. A jeszcze, panie Mariuszu, zapytam, czy jakieś takie prywatne piekarnie się przyłączyły do tego? Wie pan co, trudno mi cokolwiek powiedzieć, aczkolwiek wiem, że to jest jakby proces ogólnopolski, także może tak, ale nie do końca mogę to tak to potwierdzić. Delikatnie sugerujemy, może jakby się ktoś chciał przyłączyć, to może się zespołem w Lesznie porozumieć. Dziękuję bardzo, panie Mariuszu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I oczywiście, jeżeli państwo chcieliby się przyłączyć do tego akcji, do tego apelu zbierania podpisów, to właśnie w piekarni Nadąbrowskiego i sklepach z Połem w Lesznie. Mowa była o piekarni, od razu zachciały mi się drożdżówki z budyniem. Z budyniem? O, kolega, rozpuszczony jak dziadowski bicz. Po prostu z budyniem. Ale jak... No dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę pana, dzwonię z Rawicza. Mhm. Chciałbym poruszyć temat plan Rawickich, które parę lat temu były odnowione. Mhm. I teraz właśnie w weekend była jakaś impreza w Domu Kultury, nie pamiętam, czy koncert, czy coś. No i samochodami normalnie parkowali na plantach, gdzie kawałek dalej na targowisku można zostawić, nie wiem, tam jest 10 metrów samochody na parkingu. Mhm. Policja nie reagowała, nic tam się w tej kwestii nie działo. Pozdrawiamy serdecznie rawicką policję. Może mieli jakieś inne niezwykle ważne obowiązki. Natomiast rozumiem, że tam te samochody na tych plantach, one mogły tam jakoś uszkadzać te nawierzchnie? No, w sensie, no, mówią, że rowerami nie można jeździć, niczym nie można jeździć, bo są zabytkowe planty, a samochodami można, no to coś tutaj jest nie tak z tym rawickim prawem. Jasne, rzeczywiście. Dobrze, dziękuję panu bardzo. I proszę, szanowni kierowcy, dnia. Parking to trzeba znaleźć. Ja wiem, że to w tę sobotę to się tam działo i leciało z nieba różne mokre, białe. Oj, działo się rzeczywiście. To tak pewnie nikomu się nie chciało za daleko iść, ale to nie usprawiedliwia. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam taki dylemat. Dzwonię z osiedla Zamenhofa. Mhm. Mamy takich tutaj 6 chłopaczków, którzy chodzą w kapturach i dzwonią konkretnie wciąż pod jedną klatkę. Zgłaszałam to już na policję w październiku. Teraz w sobotę padał śnieg. To się tak pofatygowali, że 6 kul takich dużych zrobili śniegu i wrzucili nam do wiatrołapu. Po prostu ludzie nie mogli wyjść z klatki. To znaczy z pomieszczenia, gdyby się nie daj Bóg coś stało, że pożar czy coś takiego, no nie szło otworzyć. Dzisiaj woda się roztopiła, woda wpada do klatki, bo jest tyle tej wody, jak to się wszystko roztopiło i po prostu nie wiem, gdzie mam się z tym udać. Dzwoniłam na policję, to policja powiedziała mi, że po prostu będą tu przeglądać, przechodzić, nikogo nie widziałam do tej pory, także nie wiem, do kogo mam się udać. I to w nocy o 22, to znaczy w nocy, gdzie nie powinni człowieka niepokoić. Człowiek idzie spać, ktoś dzwoni, otwieram do słuchawki, nikt nie odbiera, tylko uciekają. Ja wiem te nazwiska, no nie będę wymieniać tych nazwisk, ale jeśli to nie będzie załatwione, no to będę musiała się udać do kogoś innego, bo nie wiem, czy rodzice tego nie wiedzą, no na pewno nie wiedzą, bo dzieci się do tego nie przyznają. Znaczy to by było na tyle. Dzwonienie ludziom do domów to jest dowcip stary jak dzwonki, ale to jest Zamenhofa ile? To zaraz powiemy tu policji, gdzie by byli, tam może się częściej pojawiają. Nie mamy słuchaczki, już nie niestety. Mamy słuchaczki. Natomiast tam nie będę ukrywał też kiedyś, to już jest 100 lat temu. Tak, jesteś strasznie starym człowiekiem. Tle cybolą. No pozdrawiamy serdecznie Rawicza. Ale skoro pani zna nazwiska to, i policja, to myślę, że my... Znaczy pomóc. No, nagłośniliśmy sprawę jak najbardziej, bo to jest temat dla reportera. Natomiast trzeba chyba uderzyć w ten... Pozdrawiamy, tak. W tę stronę. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Z Rawicza dzwonię w sprawie oświetlenia przy dworcu. Ten temat już się drąży, nie wiem, od miesięcy. Tak. I było, że nie ma, tak. Potem było, że jest, a aktualnie? No i nadal nie ma światła.
parking zrobili dla rowerów, samochody stoją ciemniutko, jest, tam nie wiadomo, co tam się robi. Nie? Czyli... A człowiek ma iść na dworze, na pociąg, to jest tak normalnie tam. Czyli znowu nie ma. I drugi temat jeszcze jest sprawa chodnika przy dworcu do stadionu żużlowego. Czy tego chodnika nie mogą zrobić kostki, jak i położyć, bo przy tym chodnik odśnieżać, to jest tragedia. W Masłowie porobili chodniki jeden przy drugim, a w głupim Rawiszu tutaj nie potrafią chodnika wymienić. To jest stary chodnik, jak rozumiem. Stary chodnik, stare płytki. Ja mam odśnieżać, tylko brzuch boli, jak człowiek odśnieża. A oni ciągnikami odśnieżali kiedyś i porobili teraz, pozapadały się te płytki. Ja mam odśnieżać to? No, zgodnie niestety z zasadami chodnik, jak trzeba odśnieżać, to jest prywatny. A jak się... No ale to nie zaprawią chociaż ten chodnik, żeby takie płytki nie wystawały, dziury porobione. Dobrze, prośba o naprawę, właściwie wymianę chodnika między dworcem a stadionem i oświetlenie przy dworcu. To dwa tematy zgłoszone przez pana słuchacza z Rawicza. Tak jest. Mamy dzisiaj ruch. Bardzo dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Ja chciałbym się odnieść co do tych podpisów, co będą zbierane. Ja chciałbym powiedzieć temu piekarzowi, że niech się modli, żeby nie było gorzej. A od podpisy to niech się zwróci do, może do Putina i wtedy będzie miał pełną listę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czyli jak rozumiem, pan słuchacz akurat nie był entuzjastą składania podpisów pod apelami, ale może... Pytanie, czy ten człowiek tam ze wschodu tam do podpisów ma, ale to, tak, to też ciekawa interpretacja on słuchacza. On podpisuje różne rzeczy. Też znam takiego jednego i to nie ze wschodu. 65 529 5529. Czekamy jeszcze przez 3 minuty. Tak. Bo do przerwy mamy 3 minuty, więc śmiało można zadzwonić. Albo w sprawie oświetlenia, albo w sprawie lamp, albo w sprawie odśnieżania. Chodników, chodniki ulic, dróg. No, chodniki się trochę same odśnieżyły. Tak, to prawda, rzeczywiście. Zdecydowanie, chociaż pewnie jak widzieliśmy to wszystko, co się działo w sobotę, to niektórzy się martwili, ile tego będę musiał odśnieżać. Możesz coś na to też powiedzieć. No właśnie, tak myślałam, że coś dzwoni. Odśnieżałaś? Nie odśnieżałam. Nie odśnieżałam. Zdążyło stopnieć. Samo stopniało. Jak wstałaś, to już było. To już była niedziela. W tym wieku, gdzie tam w łopatę chwycić miotłę, to plecy będą bolały 3 dni później. 65 529 5529 to numer do nas. Numer telefonu, na który mogą państwo dzwonić cały czas. Proszę bardzo. I mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym poprosić o kwiaty i motyle do pana Martina Jurbi ze Śmigla na wyrównanie drogi w Poladowie. Dziękuję. Pan wiceburmistrz. Tak? Pozdrawiamy serdecznie pana wiceburmistrza. Za to Poladowo, proszę bardzo. Panie wiceburmistrzu, gramy dla pana. To teraz głośniej proszę w urzędzie w Śmiglu. Pana burmistrza miałem okazję poznać podczas naszej akcji Radio na Wakacje. Byliśmy też w Śmiglu, kiedy baran mnie zaatakował. I z Agnieszką byliśmy. Naprawdę jak Boga kocham. Był. To jest radio na żywo było wtedy. Wchodziliśmy i ten baran i tak dosadnie. Możecie zobaczyć filmik, jak tam dokopiecie się na naszym radiowym profilu na Facebooku. To naprawdę ciężko było. Się śmiejecie teraz. Wiesz, jak my to było? Się nie śmiejemy, broń Boże. My czekamy z utęsknieniem na twoją autobiografię. Czułem się jak naprawdę bym był takim operatorem w National Geographic, no. A tu baran nagle. A to radiorka tylko. Odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry. Bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ups, o, jeszcze ktoś, raz. Ktoś chyba, a może się zasłuchał, wsłuchał. To moją historię z baranem ze Śmigla. 65 529 5529. I od razu też powiem, że na przykład barany tam hoduje, jak dobrze pamiętałem, proboszcz. I wypuszcza je sobie na łoneczkę tam. To cię wyczuły. Owieczki. Mnie czyż barana? Wyczuły cię. Odbieramy, dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja odnośnie tej reklamy, takiej troszeczkę naprawdę upierdliwej już, odnośnie tego Mariana, naprawdę reklama jest ohydna.
No taką se klient zażyczył, no ale może klient jak słucha, to tam sobie wnioski wyciągnie. Dobrze, zrecenzował pan, dziękuję bardzo. Albo słuchać, która to firma, już nie będę mówił. Nie, ja po prostu zawsze państwu mówimy, że te akurat kwestie reklam to już nasi klienci zlecają i my wpływu na te treści nie mamy, jeżeli oczywiście tylko nie naruszają porządku prawnego, no, ale to już firmy wiedzą. Dobrze, czy jest jakiś ktoś na horyzoncie, czy robimy przerwę? To daj mi ostatnie 10 sekund, jak patrzę do godziny. Proszę bardzo, nie trzeba czekać. Mamy ostatni telefon. Dzień dobry. Halo? Tak. Tak, tak, my też tak. Słuchamy pana. Proszę pana, no chciałbym przekazać taką pytanie, informację. Chciałbym wziąć udział w tym programie. Mamy problem z zasięgiem. Gdyby pan gdzieś może do okna podszedł. Jest pan już w tym programie, także słuchamy pana, tylko po prostu zasięg, żeby był lepszy. Halo? Proszę pana, no ja chciałbym się dowiedzieć, dlaczego nie ma tego murala na tym bloku, to chyba jest przy ulicy Grunwaldzkiej, Alfreda Smoczyka. Był taki piękny mural, a przecież chyba nie ma drugiej osoby bardziej zasłużonej dla Leszna jak Alfred Smoczyk. I pytanie, czy będzie odnowiony ten mural. Aha, to znaczy rozumiem, że blok przeszedł jakiś remont i nie ma tego murala, tak? Tak. Dobrze, sprawdzimy, zapytamy, kto ten mural tam, być może spółdzielnia, ale okej, dobra. To bardzo ciekawie wyglądało, bo to było takie z takich, nie wiem... Tak, to Wojtka Ismont. Wojtka Ismont. Taki piksele, o. Wojtka Ismont, a Wojtek Ismont jest właśnie znany z tego typu murali. A nawet nie zauważyłem, powiem wam szczerze, że zabrakło tego murala. Może nie jechałeś tak na to. To masz przynajmniej powód, żeby się przejść. No to w takim razie będziemy teraz dzisiaj przez Grunwaldzką sobie pójdziesz. A teraz proszę państwa, krótka przerwa, wracamy za 2 minuty. Państwo pozwolą, że na muzykę jeszcze przyjdzie czas. Przyjdzie, już niedługo, ale na razie czas na rozmowy. 65 529 5529, odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Z takim pytankiem, czy coś wiadomo może, czy będą zbierane choineczki, które można wystawić wcześniej lata przed domem i były zbierane, czy będą w tym roku, czy coś wiadomo na ten temat? Tak. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Są zbierane. Komunalny związek, zaraz sobie tutaj wejdę, jak to wygląda, bo chcę tylko sprawdzić KZGRL. W jakie dni, czyli jakie śmieci, jak są zbierane, to choinki wtedy lecą. O, zbiórka poświątecznych choinek. Już wchodzę. I to wygląda następująco. Zabudowa jednorodzinna w gminach Gostyń, Krobia, Krzywin, Pępowo, Pogorzela, Śmigiel i są podane terminy i w Lesznie w dniu, kiedy odbierane są odpady komunalne zbierane selektywnie, czyli tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło. To jest w gminach Bojanowo, Jutrosin, Krzemieniewo, Leszno, Lipno, Miejska Górka, Osieszna, Pakosław, Poniec, Rawicz, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, a mieszkańcy spółdzielni mogą wystawiać choinki obok osiedlowych pojemników na odpady zmieszane. Zbiórka trwa do końca lutego. Szczegóły na stronie KZGRL, ale dobrze, jak pan słuchacz zapytał, to zrobimy może jeszcze artykuł na portal LKPL. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Zapraszamy zatem na LKPL, a tymczasem telefon kolejny, tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy się w słuchawce telefonu, standardowa prośba, wiem, że się powtarzamy. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam pana serdecznie. Proszę pana, ja dzwonię z Ruściny. I mam taką sprawę. Nie chciałbym być na antenie. No, jest pan na antenie. Tak, jesteśmy na antenie od razu. Jest pan mówimy. Na antenie, bo to jest taki program, że się jest na antenie, więc śmiało, co tam u pana? To jesteśmy na antenie? Tak, jesteśmy na antenie, jesteśmy w tej chwili, proszę mówić. A to miłego dnia życzę panu. Przypominamy państwu, że temat dla reportera to jest audycja, gdzie jesteśmy na antenie i państwo tutaj mówią i bardzo wiele osób nie ma z tym problemu, także zapraszam bardzo serdecznie. 65 529 5529. Czekamy. Linia wolna w tej chwili. Proszę dzwonić teraz, żeby za minut 8-9 nie było tak, że skończymy program i kolejeczka się zrobi. Tak. My tutaj sobie radośnie czekamy.
nie mamy z tym żadnego problemu, żeby sobie tutaj z państwem porozmawiać. I problemu też nie miał ktoś, kto chciał się do nas dodzwonić w tej chwili. Dzień dobry. Szczęść Boże, panie redaktorze. Szczęść Boże, panie słuchaczu. Dzwonię w takiej sprawie, bo interesuje mnie, kiedy zostaną wyłączone światła na skrzyżowaniu wielorocznie na Moniuszki z Niepodległości. Niech mi pan jeszcze powie, wielorocznie Moniuszki Niepodległości. I tak, tak. Chodzi panu o... Tam światła zostały włączone ostatnio i tam się tak korkuje, że ja 20 minut do pracy jechałem. Chodzi panu o sygnalizację świetlną, tak? Tak, tak, tak. Dobra, bo musimy to po prostu koleżance przekazać, która Jarocinem się zajmuje. O, byłoby super, bardzo dziękuję. Sygnalizacja nie działa i ma działać. Dobrze, dziękuję bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy oczywiście Jarocin serdecznie. I 65 529 5529. Mamy telefon. Dzień dobry. Witamy na antenie. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Radio Elka? Tak, proszę panią, słuchamy panią. Ja dzwonię w takiej sprawie. Przejeżdżając z Kołobrzegu przez Leszno, byłam zbulwersowana po prostu dostaniem się na perony. I dzięki po przebudowie, bo nie byłam wiele lat w Lesznie, po przebudowie po prostu od strony dworca z prawej strony są piękne windy dla pociągów dalekobieżnych, a ja musiałam dostać się w stronę Wolsztyna. I w ten czas po prostu nie mogłam z walizką się dostać, bo nie ma nawet zjazdów na perony poniższe. Ale od razu pani odpowiadam, że jest problem, był przynajmniej problem z windą, bo korzystam z aplikacji, która umożliwia mi, ale chodzi pani, o... Pani chodzi o to, że... Nie, ale pani chodzi o to, że... po jednej stronie są windy, a po drugiej stronie nie ma wind. Tak. Nawet nie ma przy schodach żadnego zjazdu, żeby z ciężką walizką zejść na dół. To prawda. I dzięki uprzejmości tylko, nie wiem dlaczego, ale chwalę miasto, że są panowie z ochrony PKP i dzięki uprzejmości pana dostałam się na piąty peron z tak ciężką walizką, o jakiej mowy nie ma. I bardzo mnie bulwersują te nowoczesne dworce, bo w Nowym Tomyślu jest podobnie. Też przyjeżdżając w Nowym Tomyślu nie mogłam wydostać się po prostu z peronu na dworzec. Nie ma zjazdów przy schodach, jeżeli się schodzi w dół. Tak, bo tunel na Leszczyńskim Dworcu jest wyremontowany niestety tylko na tę stronę pociągów dalekobieżnych, pociągów Poznań-Wrocław. Na tej stronie zachodniej, czyli tam, gdzie odjeżdżają pociągi na Ostrów Wielkopolski, właśnie na Wolsztyn, tam remontu jeszcze nie było. On jest planowany, ale na razie mgliście. Więc dlatego nie ma tam... Nie ma tam. Już może zamkniemy, ale wracając do tej pani, która się skarżyła, słucham często waszego radia, na tą młodzież pod blokiem. Ja mam podobną sytuację, ale ja po prostu z tą młodzieżą weszłam w przyjazną relację i po prostu sobie gawędzimy i o szkole, bo są w wieku moich wnucząt, 17-18 lat i po prostu oni bardzo przyjaźnie mnie witają i zawsze sobie porozmawiamy i o szkole, i o zainteresowaniach, także jest taka grupa młodzieży, która siedzi pod moim blokiem, albo bardzo przyjaźnie sobie tutaj spędzamy czas. Oswoiła oni ich pani. Nie przepytują, ja im opowiadam o swoich podróżach, wojażach, także po prostu jesteśmy w przyjaźnej relacji i cieszy mnie nawet rozmowa z tą młodzieżą. To jest nawet może taka dobra rada, że właśnie młodzież czasem tak się podziewa, że tak się gdzieś tam siedzi i czasem właśnie może jest tak, że ich się boimy, pojawiają się nieporozumienia i wzajemne jakieś tam anse. A tu pani słuchaczka mówi, zaprzyjaźniła się i ma kumpli na dzielni. Bardzo fajnie i się spędzam z nimi chwilę zawsze czasu. Oni mnie witają nawet na mieście, mnie widzą. Traktują mnie po prostu jaką swoją przyjazną babcię, czy nie wiem w jakiej formie, bo właśnie wnuczęta są moje w moim takim wieku, więc radzę tej pani wejść w kontakt z młodzieżą przyjaźnie, a jakiegoś nie tak placka upiec bojowo. Najlepiej, nie? Placek dobry upiec, poczęstować. Dobrze, my dziękujemy i też myślę, że pani słuchaczka też dziękowała ochronie na dworcu. Ja nie wiem, czy to chyba sokiści to byli, więc sokistą... No wie, właśnie na zmiana była, jeden pan się zaoferował drugiemu, że mi pomoże. Jak miło. Przyszedł w odpowiednim czasie, po
podszedł do mnie i walizkę mi ładnie przeniósł na piąty peron i życzył podróży, więc bardzo mile wspominam to. Bardzo pozdrawiamy serdecznie sokistów, czyli Straż Ochrony Kolei z Leszczyńskiego Dworca, że nie tylko obowiązki takie czysto służbowe, ale i zwykła ludzka życzliwość. I kolejny telefon. Dzień dobry. Proszę bardzo, witamy na antenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię z Góry Śląskiej. Już kilka razy do was dzwoniłam z ulicy Poznańskiej. Jak zwykle, co piątku jest znak, że od 9 do 11 nie mogą stać samochody, bo jeździ samochód, który sprząta ulicę. Niestety nie ma. To już jest trzeci rok. I na policję było dzwonione, i do prezydium było dzwonione, i do was już tyle razy dzwoniliśmy. To prawda. I nie masz żadnego efektu. No, czyli no, jak jest znak, no to jest jednoznacznie tutaj do policji. Trzeba, my to oczywiście policję górowską serdecznie pozdrawiamy. No po prostu raz, drugi postawcie tam w piątek radiowóz i zrobicie sobie niezłe łowy. Wojewoda pochwali i tak dalej. Ale jest jeszcze jedna sprawa. Tak prawdę mówiąc, te dwie godziny to nie ratuje tego pracownika, co jeździ tym samochodem, bo on czasami wcześniej jeździ, czasami później. Nie można by tego znaku zmienić od 6 do 14. Nic by się nie stało tym kierowcom, co by nie parkowali tego. Jeden dzień tylko jest w tygodniu. Jak nie przestrzegają mi tych dwóch godzin, to pytanie, czy będą przestrzegać 8. Ale dobrze. To też do Urzędu Miasta i Gminy w Górze ten postulat zgłosimy. Filip Wybieralski, jak będzie u pani burmistrz, to może przekaże to i będzie wtedy może jakaś odpowiedź. Proszę być na nasłuchu. I proszę państwa, ruch mamy niesamowity ostatni dzisiaj. Ostatni telefon dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Proszę pana, chciałam nagłośnić taką sprawę odnośnie wody w basenie przy szkole numer 7. Córka ma tam zajęcia i powiem szczerze, już jest kolejny raz chora, bo ta woda jest zimna. Ostatnio byłam po córkę i miałam akurat takie szczęście, że widziałam, jak dzieci tam mają ten WF, pływają, to dziewczynki po prostu się częsły. Tam jeśli chodzi o ten, jak gdyby ten... Nie tam głęboki basen, tylko ten tutaj 1,20 m chyba, czy tam ile. Znajoma też tam chodzi, bo ma jakieś też dodatkowe zajęcia i też narzeka, że woda jest naprawdę zimna. No jest to basen kryty, więc wydaje mi się, że chociaż by w tym okresie zimowym powinna ta woda być jakoś tam odpowiednio nagrzana, nie? Okay. Jeżeli tam można się gdzieś, nie wiem, dowiedzieć. Międzyszkolny ośrodek, dlaczego się tak dzieje sportu, i tak dalej. Temperatura w basenie. A nie ma tam jakiegoś takiego informacji, jaką wodę, jaka temperatura jest wody? Bo czasem na basenach są nic takie. Takiego, powiem szczerze, nie rozglądałam. Nie rozglądałam się. Takiego nie dobrze. Zauważyłam. Woda w środowiskowej pływalni edukacyjnej przy szkole numer 7. Za zimna. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiamy. I zimny chów dzieci młodzieży, a tu ferie za tydzień. Prawda. I jak się dziecko na ferie rozchowuje, no to nieszczęście. Dobrze. Dziękujemy państwu za dziś. Bardzo dużo się działo. Kto nie zdążył, to jutro proszę od razu 15 po 9 dzwonić. Tymczasem życzę państwu bardzo miłego dnia. Do jutra. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.